Program, nowy format. Jak oceniasz? Oglądałeś pierwszy odcinek? Oglądałem pierwszy odcinek, oglądałem drugi odcinek. Bardzo dużo fajnej zabawy. My średnio tutaj podchodzimy do tego, jak profesjonalnie ktoś śpiewa, do jakichś profesjonalnych ocen. Chodzi o to, żeby ten ktoś nas porwał, żeby miał ze sobą charyzmę, żeby miał jakąś iskierkę i porwał wszystkich do zabawy. To też chodzi o to, wydaje mi się, żeby widz przed telewizorem mógł sobie też jakby z nami pośpiewać, bo piosenki też są i polskie, i zagraniczne bardzo znane. Aczkolwiek zostaliśmy zaskoczeni już przez kilka takich talentów, że myślę, że cała Polska jeszcze o nich usłyszy. Ale jak oceniasz, ten format się przyjmie, czy będzie kolejne poszukiwanie czegoś nowego? Ja myślę, że on się przyjmie. Ja myślę, że jest czymś nowym i że pośród wielu już programów tanecznych, śpiewających i tak dalej, to jest właśnie coś, na co jeszcze jest miejsce, jest luka i myślę, że jak najbardziej, tym bardziej, że jakby ta forma jury, ta ściana 100 osób, to jest bardzo mocna strona tego programu. Tak naprawdę przez to ten program żyje, tam się dużo dzieje, tam jest dużo barwnych postaci z różnych, że tak powiem, zakamarków muzycznych. I rock, i opera, i hip-hop, jak widać, i folk, i muzyka poważna. I to jest fajne, że tak różne są też opinie i wypowiedzi ludzi na temat śpiewających. Także myślę, że tak, że to jest mocny potencjał na przyszłość.